The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. W ogóle przypomniałem sobie, kurde, że przecież w bajce lis i kot oszukali Pinokia i go okradli. What do you think? Not bad, eh? Our new dumbass. Proszę, proszę. Okej, dobra, faktycznie idą za mną, to zobaczymy. Nie, jak będą chcieli mnie zaatakować, to skończę pod ostrzałem, czy pod ostrzem. Pod ostrzem. Całe owoce tego drzewa mogą być też nawiązaniem do całości. To jest spokój. Dragon jest na jego ergo. Tylko, że było ergo, tego tam się nie dostanę chwilowo. Proszeńku mnie. Okej, okay, nie mogę backstaba zrobić. Chciałem zrobić atak ten mocarny. Śmiercionośny, nie wiem czemu nie załapało, no ale dobra. Zabita, więc nie ma co narzekać. Granat odłamkowy. Nowa rzecz, ale raczej jak działa, to jest dość wiadome. Tutaj ręczny granat kasetowy, którym można rzucić, zadaje stałe obrażenia od uderzenia wszystkim znajdującym się w pobliżu wybuchu. Może to wygląda jak butelka z prochem, no ale niech będzie. Okay. Ostra rura i chyba kolejny skrót, tylko ja, nie w tamtą stronę. Dobra, mogłem się tego domyślić. Dobra, ale nie takie złe, bo mam skarb. Co jest w środku? Zasobnik przełamania ARK. Nie lubię teraz przełamywać garda, może warto by to wymienić. Spróbuj La Bluise, najlepszego wina na świecie. Winica La Bluise ma długą historię. Nawet nie wiem, czy to dobrze czytam, nie? Tę nazwa, ale zostań przy tym Bluise. Ale ja się nie czekaj, to nie mówię Blivis? I chyba jako I się czytam po francusku. Dobra, nevermind. Winnica ma długą historię. Produkcja wina rozpoczęła się w czasie odradzania się kratu. Różany kolor zwany rubinem niebios. Delikatny, lecz dojrzały aromat i smak oraz cudowny posmak, jaki pozostaje w ustach. Nawet legendarna tropicielka chętnie pije u wino z kosztem najlepszego wina wyboru tych, którzy osiągnęli wszystko. Kim była ta legendarna tropicielka? A, i ten zasobnik jeszcze. To było tutaj. O, a patrzcie! Nie, na przełamanie jest po prostu bardziej odporny, ale on ogólnie jest lepszy od tego... A nie, czekaj! Dobra, ja mam przełamanie tak, tylko teraz mam przełamanie ARK. To jest Belfort. Dobra, po prostu lepszą wersję sobie instalujemy. Chociaż nie wiem, jak on to robi, także on tego nie widzą, ale niech będzie.
Okej, to odblokowujemy przejście. W to miejsce. Dobra. To na szczęście upadek mnie aż tak nie zaboli. No jeszcze tego całego mocnego ergotypu, bo bez jaj. Dobra, chwilowo jest pusto. Ale zaraz bardziej wkraczamy chyba w terytorium. Oh, hold up. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? And I wouldn't want to cramp your style. I'll take a breather here, then catch up later. Mhm, świetnie. Okej, oni co zostają. No, czy tak jak sądziłem. Dogonisz mnie później, już to widzę. Okej, mamy tą. I coś większego słyszę, co kroczy. Korpa motoryki. Dobra, kolejna. Schowka. Gdzie z tymi łapami, koleżanko? Okej, okay, łańcuch. Spoczy. Here's a news bulletin. This just in. The intruder turned out to be Geppetto's puppy. This month's protection fee will be waived for anyone who hunts him down. What a deal! Now I'm here. Run, you idiot! Jak wejść na górę, jak wejść na górę. Ups. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Tak łatwo ci ze mną nie pójdzie, kolego. Dobra. A co to miało być? Ten napija przełamanie. No i super, nie mam ognia. O, jest wejście na górę, dobra. Jeszcze jest motyl w pobliżu, świetnie. Dobra, po motylka. Chodź, motylku. Korba zrównoważenia. Akurat fajnie, tak mnie fajnie zrzucił. Ten do mnie nie zauważył, a ja jeszcze zdążyłem sobie zgarnąć. Czy zdążyłem? Zdołałem zgarnąć sobie rzecz. Czy to było chyba to przejście? Jest. Dobra, to jest darmowe po prostu wyleczenie się i jeszcze naładowanie ponowne tego. O, pięknie, jeszcze amulet zadziałał i za darmo się wróciło. To jest bardzo mi na rękę. Okruch gwiazdy, to jest takie sobie. Tak, on jest na gardę, też tak sobie. Bóg oczyszczenia. Chleba. Dobra, czego pilnowałaś? Piła kostna. Spora. Wygląda? Gdzie jest ta piła? Tutaj.
Wielki miecz. Okej, okay, czyli to samo, co mamy tutaj. Dobra, jak to wygląda względem tego? Ładowanie baśni ogniw pulsu lepsze, atak słabszy, ale tu kolejny. Okej, okay, wytrzymałość jeszcze mniejsza, jeszcze jest cięższa ta rękojeść, ale patrzcie. Kolejna rzecz, która ma wbudowany atak ma większy niż broń, którą mam przy sobie aktualnie. Dobra, łączone piłowanie. Mocny pionowy cios używa do dodatkowego punktu baśni do kolejnego pionowego ciosu. Okej. Okay. Tutaj wytrwałość wytrzymać ataki. Piła kostna. Stworzona poprzez zmodyfikowanie sprzętu marynetki robotnika. Jest tak duża, że nie bywa często używana, przez co zdążyła pokryć się rdzą. Jej straszliwe ostrze były pokryte jest pokryte ząbkami przypominającymi zęby rekina. Tropiciele zrealizowali marzenie o rozcinaniu kości marynetek, zyskując złą sławę. Kości marynetek? Kiedy maszyny mają kości? Rękojeść, jaką preferują przy składaniu broni tropiciele, jest ciężka i solidna, więc zrównoważy duże głownie. Nie wiem, kiedy jestem na jawie, rzeczy, które widziałem, nakładają się na siebie, powtarzają się. To była marynetka, czy tylko sen? Notatki z ostatniej sesji terapeutycznej tropiciela przed tym, jak popadł w obłęd. Okej. Okay. Jak chciałbym wejść tam, to musiałbym jakoś stamtąd skoczyć. Okay. A czekaj, tu jeszcze to się odblokowało. Co jest tu? Się na tyle broń zniszczyła, że się odbija od przeciwników. Trzeba naprawić. To szybko. Jest kwarc! Lubię. Mamy ostrzone. Sejdzie. Nie ma mnie tu, idź sobie dalej. Dobra, zapalamy broń i let's go! Amulet cierpliwości spadł. Czyli nie to, to. Zobaczmy go. Amulet cierpliwości zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Kurde, też dobra rzecz. Też dobra rzecz. Kolejny skrót do odblokowania. Czyli ja teraz mogę się cofnąć do naszego liska i kotka. Czy mogę sobie... Czy już teraz przyjdą do mnie? Czy może już po prostu muszę progresować i za jakiś czas się sami pojawią? Co powiem? A to jest zawsze do sprawdzenia, prawda? Zobaczmy. Czy dalej tu są? Nie! Zniknęli! Oczywiście. Czyli co? Niby pomagali, ale w sumie niewiele tej pomocy było. Dosłownie. Bo przeciwników, z którymi oni mi pomagali, bym położył sam. Dobra, gdzie tu to podobnika? Tak, za nie było przejście. Bez takich, co? Bez ziomy. Jest ziomczyca? Kurde, nie wiem. Daj, co jest tutaj?
Także wejście wyżej. O, a może przejście dalej? Nie tylko wejście wyżej. No, dobra, to jest tutaj. Dobra. Kula. To jest taki sobie. Co jest tutaj? Fragment spowodowego. No to jest jeszcze słabszy. W sumie czego się spodziewałem w tak łatwym... tak łatwo dostępnym miejscu. Aha, ja pierdzielę, jeszcze mógł tutaj jeszcze przejść. Nie pomyślałem. A nie, to ich łapki te przełamanie nakładają. Kuchę płynności specjalnej. Dobra, teraz byłoby trochę słabo zginąć. Niestety ogniwa się nie zdążą naładować. No chyba, że znalazł tu przeciwnika. Znalazł i oczywiście nie dał się zabić, co jest najważniejsze. Żelazna ochrona Jeminiego, przepraszam. Tatuś jeszcze jest, patrzcie. Kurwa, czekaj. No już nauczony, nie? Patrzcie go, jak nie zjemy, jak nie nade mną, to za mnie. Dobra, podskoczyłem normalnie, jak tak trochę spadł. Dobra, teraz... kurde, już tego was zrobiłem. Dobra, już jestem tu, to weźmy to sobie. Sobie kamień nowy, dobra. Kurde, no ciągle nie nabite. Ludzie, ile można? Czekaj. Nie, Boże, nie na górę, bo tu. Za drabiną. O, tutaj. Teraz jak wejdę sobie na górę, przejdę tędy. O, tutaj zejdę po pierwsze normalnie po drabinie, żeby przypadkiem nie zginąć. Przez takie wysokości aż nigdy nie zginął, ale lepiej dmuchać na zimne. Otwieramy przejście. Jest zamknięte wszystko. Okej, spodziewam się tego wroga, ale nie tym razem. Kurde, dlaczego, że tych kamieni nowych dostaję? Czy to już trzeci z rzędu? O kurde! Jeszcze nie? Serio? Tak, jeszcze jeden cios maksymalnie. Musiał! Ledwo coś się wyleczył, to musiał trafić. Na tyle, żeby większość tego leczenia po prostu mi zabrać. Ojajajajaj. Kolejny spadnie? Chyba nie. Jak to jest, widzę, chyba ulubiona zagrywka ich póki co w tym miejscu. Wiecie, zostawić coś na widoku, po czym poczekać, aż ktoś sobie po to podejdzie. Ja nie mogę tego zniszczyć? Aż dziwne. Fragment słabego ergo. Pusto. Tu jest przejście. Oho. Nie mówcie mi tego, że będzie teraz walka. Hey,
Okej, ja nie chcę walczyć, się cicho. I się zwinęła tak, że nie wiem jak zwinęła. Jak on na tak rozwalił tę bramę? Zwykle po księżycu. Spoko. Dobra, czekajcie, ja mam tego w ogóle? Mam chyba. Nie, nie mam. Zupełnie sobie dziandzia. Kryształu. Więc się niestety nie podlecie. No kurde, patrzcie, ta nie chciała walczyć. O, chociaż może nie chciała walczyć teraz. Oberża pod czerwonym komorem, posmakuj potraw, którymi szczyci się krat. Ty, tu będzie skrót. No nie, co to jest? No tu jest skrót zaraz. What? 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 Co jest jakieś rozszerzanie łap? Dziękuję, panowie, żegnam. Teraz szybko, do skrótu, odblokować skrót. Są te drzwi. Na górze? Może? Okej, nie z tej strony. A, ja się może cofnąłem. Dobra, gdzie ten skrót? Nie walcz! Oj, zajebiście. Nic nie dziękuję. Okej, totalnie na wyczucie. Nie to jest. Przewodnik po domu opieki. Nie wchodzę, dodałem. Dobra, po nim. No, tylko to raczej nie był miniboss, coś mi się wydaje. Bo wbrew pozorom był trochę za łatwy na minibossa. Oj, proszę, i tu jest ten skrót. Patrzcie, jak byłem blisko, żeby ten skrót jednak odblokować. Aż boli mnie teraz fakt, że zginąłem tak blisko. Sztukające ergo, oko gwiazdy ostra rura. Tutaj jeszcze coś jest. Półka specjalnego oczyszczenia. Dobra. Ale muzyczka nawet fajna gra. Dobra. To skoro odblokowaliśmy skrócik, to z wielką chęcią sobie zregeneruję moje HP i moje okula. Tutaj zbliżujemy do drabinki. O, siema! Co ty tu robisz, gościu? Okej, myślałem, że będzie jakieś dalsze przejścia, to proszę. O mechanizm legionu, dziękuję. I thought there were no more survivors. But you. You're new. I do love a bit of commerce, but the bosses are really strict about who I'm allowed to sell to. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? I can't tell what's real and what's fake, to be honest. Ah, my job is selling stuff, not detecting forgeries. If it's fake, you'll be the one to get punished, not me. Dobra. O, wreszcie mogę sobie kupować rzeczy. O, długość nagranie, spoko, to poproszę.
Zasobnik porażenia. No, na razie porażenia nie potrzebuję. Odporności. Ciernisty miecz. Dobra, wszystko chyba znamy, tak mi się wydaje. Chociaż nie, wściekłe cięcie jest nowe. Przytrzymaj atak, wybrać stałe ataki i potężne cię skończące, które są w pewnym czasie. Okej. Okay. Zakrzywiony miecz przemycony jest poza obrębu miasta. Środek ciężkości znajduje się blisko sztychu, dzięki czemu cięcia zadają duże obrażenia. Ciernisty miecz to broń, która dla wojowników z głusz jest tenniejsza niż ich własne życie. To wygląda jak kukli po prostu. W kracie jest jednak niczym więcej jak tylko rzadkim drobiazgiem importowanym dla uciechy arystokracji. Rękojeść miecza stworzona została z ciernistej gałęzi, owinięto ją zaś zakrwawioną nicią. Wojownicy z głuszy nie usuwają kolców z ciernistego miecza, podobno w chwili, gdy jego ciernie przebijają skórę rąk wojownika i spiją jego krew, miecz i wojownik stają się jedną duszą. Ciekawe. O proszę, ścierniwo kwasu, tego jeszcze nie znalazłem. Ścierniwo elektryczności i tak dalej to już było. Ale patrzcie, wreszcie będę mógł sobie kupować rzeczy. Szkoda, że tak późno. Dobra. Myślę, że chyba możemy jeszcze wykupić na przykład termity. 4 termity. No i nic więcej mnie nie stać poza kołami zębowymi. Płatki śniegu lśniące bielą na męsku niebie, nie są ukojeni, gdy czekam na ciebie samotnie. No i poszło. A, ty czekaj, właśnie bym zapomniał o tym jednym jeszcze przymięciu kolekcjonerskim. Gdy czekam na ciebie samotnie wśród mroku. Okej. Okay. Ale jeszcze mamy... O właśnie, to. Witaj w domu opieki Monad. Znany jest on także jako posiadłość Rose. Pierwotnie stanowiliśmy organizację dobroczynną, działającą na rzecz ubogich dzieci. Dziś jednak, dzięki wsparciu rodziny Monadów, staliśmy się szkołą z internatem o wysokiej jakości życia i kształcenia. Okej. Okay. Zależnie od swoich predyspozycji i wyboru zawodowego, dzieci mogą zostać przyłączone do zawodu tropiciela, technika pracowni i alchemika. Dziś do Monad ma ponad 200 wychowanków, którzy są aktywni zawodowo w wielu sektorach krackiej gospodarki. Zarządca domu opieki może udzielić dalszych informacji na temat naszej działalności oraz wpłacania darowizn. Wyszedłeś jako osioł na tym zdjęciu. Przestań mazać po moim zdjęciu, Romeo. Aha. A gdzie to jest napisane? Dobra, never mind. Ja, Romeo, zostanę najpotężniejszym tropicielem w całym kracie. Potem zaś stanę się silniejszy niż Li Romeo i zostanę najpotężniejszym tropicielem z świata. Aha. Okej, okay, gości mówi o sobie w trzeciej osobie, to trochę niepokojące. Tak jak sądziłem, to jest przeciwnik. To trochę mocniejszy. Ja idzie. Dobra, to my idziemy dalej w takim razie. Ciekawe, z czym przyjdzie mi tu zawalczyć. O, siema! No ty wie, już naprawdę mogę się spodziewać. Okej, przynajmniej się za darmo wyliczyłem. I co? Bambuko mnie chcieliście zrobić, cwaniaczki. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Aha, jak rozumiem, nie zechcecie mi pomóc. Dzięki. Pfu, tchórze. Czyli co, będzie boss pewnie. Mhm, oczywiście. Pewnie to sobie bractwo.
Dobra, już się przy... już się... ogarnąłem na tyle, że wiem, że te zjawy są dość pomocne, więc chęcią ją się zda. Okej, pierwsze takie dupnięcie od tambur majora. Podczas od tambur majora, powinien powiedzieć. Wyglądają intrygująco. Co, to jest ta cała trumna kłamcy? No chyba nie. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Dobrze. Ona jeszcze lepiej się ty postaw tego jasno. No gdzie? Ja się nienawidzę. Come on! You played nice with the others. Don't you wanna play with me, Mr. Puppet? Nie wolno się skupić na tym głosie? We're fighting fair, survive and win. Oh, no, no, dziękuję. Playeru, bo niestety jak ta zjawa zginie sam na czterech, trochę będzie kiepaku. Kurde, podniosłem gardę! No, czekaj, z mego nocy mogę podzielić do tego. Łąd ty wie! Jestem za tym, że jak robię tego, to już będzie po prostu koniec z pali. Hej, jest zabity! I co? It's crazy! Okej, co teraz? Damn you! You'll pay for that! Okej. Prowokacja i biura olśniewającego ergo. Okej, diabła się zmywa. I co teraz, cwaniaczki łyso? Są tu? Tu gdzieś tutaj chyba stali. Są tu? No oczywiście, że ich tu nie ma. Okej, ale czekaj, bo oni teraz pokonają tego ich szefa. Oni jakby po prostu ten... dali se siana. Ale czy w takim razie, gdybym ja teraz na przykład zabił najpierw tę trójkę, a potem tego gościa, to czy to już byłby koniec? W sensie, że on na pewno by się nie poddał, ale czy to... to już gdzieś widzieliśmy. Ale czy wtedy on by... jakby się zbuffował, czy może coś innego by się stało? Kłamca. Wszystkie marionetki zginą. PS, tak jak wy
tak jak wszyscy, którzy zadrą. No, z Bractwem Czarnych Królików. Okej. Okay. Rejestr Bractwa. Sprzedaż 10 sztuk Erga zakończona. Lubię naszego pośrednika, bo zawsze dobrze płaci. Tyle, że kiedy mu się śpieszy, trudno zdobyć potrzebne mu Ergo. Czasem zastanawia się, co on z nim robi. Żre czy jak? Po co mu to Ergo? Może faktycznie je zjada. Nie bazar po reszcie, dziaku. Alchemicy proszą o kolejne dukatowe owoce. Trudno je zdobyć, więc może być problem. Ci z hotelu chyba powoli się orientują, co robimy. Możemy z nimi walczyć, ale to ostateczność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego rodzeństwa. O, jak urocze, bracisku. Przymknij się. Mam 5 kawałków Ergak. Już prawie koniec z tym sprzedawaniem Sprzedawaniem ciał? Jeszcze tylko trochę i wystarczy mi forsy na ucieczkę z tego przeklętego miasta. Propozycja alchemików kusi, ale kończy mi się Ergo i nie wiem, co o tym myśleć. Myślę o wyprawie na bagno bez nadziei. Załatw mi nowe części, jak będziesz za miastem, a mi sukienkę, a dla mnie spluwę i broń, to nie wasz pamiętnik, durnie. Okej. Okay. Tu mamy jakiś skarb. Może ten dodatkowy owoc w końcu znajdziemy jakiś. Kolejny kwarc. Mój bien. Dobra, tu mogę iść dalej, jest winda, więc tego na razie nie badamy. Taki myślę, pokonanie bossa to jest dobre zakończenie odcinka. Bym się tylko rozejrzał po tym jednym miejscu, w sensie po tym jednym poziomie. Zaczynam ewentualnie poziom w górę, ale windą nie zjeżdżam. O! Trochę podobny, co nie? Czy to jest to? Nie, dobra, to jest popielnica. To jest obroża, ale nie. Odezwiesz się na to do bohaterze? Hey, check this out! Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Order młodzieńca. Zebraliśmy to. Portret małego arystokraty przedstawia pięknego, choć rozłoszczonego chłopca o delikatnej twarzy. Podobno niezwykle realistyczne obrazy posiadają czasem duszę. Genialny malarz, D. Gray, odrzucał takie spekulacje, jednakże jego śmierć i plotki o jego obrazach do dziś są źródłem wielu niewyjaśnionych historii. Okej. Okay. To aż ciekawe. No i tutaj coś jeszcze jest. Trend miesiąca, maski tropicieli. Dlaczego tropiciele zaczęli nosić zwierzęce maski? Zdaniem miejscowych historyków noszenie masek zwierząt było elementem tradycji w starożytnym kracie. Był to jeden z rytuałów służących popisaniu się osiągnięciami życia w walce, z legendarnymi skalnymi tytanami. Wierzcie lub nie, lecz legenda ta stanowi inspirację dla dzisiejszych tropicieli. Maski nie są tylko ochroną i akcesorium modowym, lecz także wyznacznikiem stopnia i symbolem umiejętności. Dokładne powiązanie między stopniem a maskami nie jest jasne. Ogólnie rzecz jednak biorąc, najsilniejsi mają pierwszeństwo w ich wyborze. Możliwe, że są nawet żółtodzioby, zmuszone przez starszych rangą do noszenia głupich masek. W ciężkich czasach szalejącego zespołu petyfikacji może warto odprężyć umysł fantazyjną maską tropiciela. Znajdź swoje własne zwierzę totemiczne. Modne maski tropicieli już czekają. PS, towar zawiera filtr przeciwko zarodnikom, chroni przed zespołem petyfikacji i jest zgodny z patentem pracowni. Hej, bracie, kwatera jest spalona, więc co powiesz na maskę Czarnej Pantery? Pracownia też jest spalona. Co sobie w ogóle robią? Okej. Okay. Trochę dziwne. Ale dobra, finalnie jednak nic tu nie zgarnęliśmy. No i takie całkiem nic. Dobra, nie za bardzo mnie to ciekawi. Co się stanie? O, proszę, jakaś totalnie inna animacja w ogóle. What? Gdzie my się przenosimy teraz? Okej, loading to nie jest to, czego bym oczekiwał. What? Gianjo? Co ty tu robisz? Powinieneś być... No idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Stary, co ty tu robisz? Powinieneś być w katedrze.
Siema. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah? So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Czekaj to moment. Ej, ta parasolka to nie jest ta broń, którą zgarnąłem sobie? Kurde, musimy sprawdzić, jak wygląda tamta broń. Ale wygląda cholernie podobnie, chociaż może już mi się coś po prostu wydawać. Okej. Okay. Jak zdobyć owoce? No po kolei. Zastosowanie owocu. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree, too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Dobra. Co, będzie faktycznie to drzewo? No, jakieś drzewo jest. Expected to see the gold coin tree in a place like this. Dukatowe drzewo. Z dukatowego drzewa możesz co pewien czas zbierać dukatowe owoce. Owoce bywają potrzebne w różnych miejscach. Używaj wzmacniaczy, by przyspieszyć ich wzrost. Okej, okay, torba. To będzie tutaj? Nie, to jest chyba zasób. Tak jest. Materiały wymienialne. Dukatowy owoc. Rzadki owoc rodzony przez dukatowe drzewo. Gianzio na pewno od razu pozna jego wartość. Przypominający dukat owoc ma cudowną moc, co czyni go wyśnionym lekarstwem. Nieważne jednak, jak kuszący nie byłby cud, zawsze ma swoją cenę. Okej, okay, poczekaj, jeszcze urodzi owoce. What? Okej, okay, jeden na 10 minut, czyli na prawie półtorej godziny będę mógł full owoców mieć, czyli 8. Zresetuj poziom, zresetuj napęd P, zresetuj rękę Legionu. Jakie zajebiste! Zobaczmy. Za 4 owoce cały kwarc odzyskam. Tyle samo za ergo, jakie wydałem na levele. I za... jeden owoc, odzyskam ten jeden mechanizm Legionu. Ej, nie? Fajne to jest! Jest jeszcze osobny obok Erga, jest też pokazane, ile ma tych owoców faktycznie. Okej, okay, przejście mamy. Że co?! Co tu robicie? Ja serio takie kółko zatoczyłem? W ogóle czemu ja w górę nie spojrzałem?
Jasny gwint, no to jest po prostu niewiara z mojej strony aktualnie. Takie kółko zatoczyłem, żeby dowiedzieć, że owoc jest zaraz obok. Dobra, Gianjo, co chcesz z tymi owocami zrobić? Stalker, zobaczyć? Please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Stalker. Dobra, bo kup. I co my tu mamy? Okruch gwiazdy. Jeden za trzy owoce. Kamień życzenia, odzyskiwanie. Też jeden za trzy. Cierpliwość. Przyjaźń. Czasami przywraca punkty zdrowia zjawy. Okej. Okay. Odwaga. Na określony czas zwiększa liczbę punktów baśni w trakcie ataku. Okej, czyli po prostu buffuje sobie te. Buffuje sobie używanie... Że może używanie. Po prostu szybciej farmię sobie baśnie. Kamień życzenia zaawansowanie. Tymczasowo przywraca Legion. Takie sobie. Wybucha, gdy zjawa zostanie zdrafiona. Okej. Okay. Ochrona. Na określony czas zmniejsza otrzymywane przez zjawę obrażenia. Zwiększa odporność na wszystkie zmiany statusu. Furia. Zwiększa niszczycielską moc zjawy. Generuje atak elektrycznością zjawy przez określony czas. Zmniejsza obrażenia. Zmniejsza otrzymywane obrażenia. Generuje atak ogniem. Przez określony czas zjawa raz może uniknąć śmierci i otrzymać przywrócenie zdrowia. Też fajne. Generuje atak kwasem. I zjawa przyciąga uwagę wroga przez określony czas. Ej, fajne to jest, nie powiem. Dobra, to sobie kupię. Jedną prowokację i jeden kamień życzenia. Okej, czyli teraz będę mógł co jakiś czas sobie normalnie po prostu zgarniać te wszystkie te kryształki dzięki temu drzewku. No to kurde, jestem teraz bardzo chętny dowiedzieć się, jak mogę te... Czy jak? Nie jak. Gdzie mogę kupić przyspieszacze wzrostu? Zobaczcie, jak normalnie takie kółeczko zatoczyć. Dobra, ale tak a propos tego właśnie, co tam było, ja chcę zobaczyć, co Geppetto powie na temat tego obrazu. No plus chcę jeszcze wydać kwarc. You're back. The Malam district was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. This portrait... I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you... You have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Okej, dostaliśmy nowy gest. Dobra. Ile mam tego kwarcu? Dwa czy trzy? Równe dwa. Dobra, to co by tu wziąć? Amulet? Wstawanie z unikiem czy puls? Chyba wstawanie z unikiem. Chociaż... To jest to wiecznie. Co brać? Ale nie, dobra, potrzebuję tego. Co by dać sobie teraz tutaj? Okej, okay, to może być dobre. Weźmy to. I tutaj jeszcze...
bardzo. O, ale to może być. To może być. Okej, okay. No i proszę. Teraz mamy odblokowane też Z2. Proszę, tutaj jest skrócony czas, kiedy rodzi owoce. Pięknie. Więcej użyć sześcianu. Poprawa odzyskiwania ogniw pulsu, czyli lepsze leczenie. Dodatkowe miejsce pasa. No to mnie akurat tak średnio jara, ale te trzy pozostałe są zajebiste. Dobra. Nie powiem, dalej mi ciekawi, czy jestem w stanie wykupić wszystkie te umiejętności za kwarc. Niestety nie znalazłem nigdzie ani filmiku, ani tym bardziej na Wikipedii, czy na fandomie nie jest powiedziane. Bo może jest gdzieś powiedziane, tego nie znalazłem. Ale póki co nie wiem, czy da się jakąś określoną ilość... Czy jakąś się da ilość zgarnąć łącznie kwarcu za jednym przejściem gry. Ale to jeszcze zobaczę. I know my way around a well. Regenia nic nowego nie powie. I always welcome. Też nie. At the house of Anini. Tutaj Pulcinella też nic nie powie nowego. Welcome to. On też nic nie ma nowego. I'll use my power to help you. Sofia też nie ma nic nowego, ale za awans. Awans chętnie ciabnę. Dobra, punkty. Dobra, masz tutaj ogar, ciągle jest? Oczywiście, że jest. A great weapon calls for a great warrior. To nie jest nowego. W sumie dlaczego miałbym mieć? Przecież żadnego erga nie zdobyłem tak naprawdę. Ale... Pogadajmy na koniec z Antonio. Hurry up. I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. I feel like my time is slowly coming to an end. However, it's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. If you came from the Marlem district, you probably saw the gold coin tree. I knew the tree was at the hotel, of course. I'm not the only one. The alchemists showed great interest in its fruit. I heard it's optimized to respond to ergo. But that's not the important part. The Krat disaster caused the alchemists to fight amongst themselves. Many people died or went missing. That's the real tragedy of the Rose Estate. I stopped cooperating with the alchemists. Protecting the hotel was too important. I sealed away the gold coin tree, so no one would fight over it. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood was stealing from it. The hotel is Krat's last place of refuge. I am obligated to protect it. I'm going to protect you and the people inside until the day I die. If you were in my position, you'd do the same, I'm sure. People have no idea. Thanks for keep. Dobra, tyle popogadane. Intrygujące rzeczy się tu dzieją. Dobra, jeszcze mi się przeszedł, a to już poza nagraniem. Przejdę się do obu sklepikarzy, zobaczymy. Chociaż może kto wie, może to jest ten sam gościu. Jeszcze przeniósł akurat. Zobaczymy. Bo intryguje mnie akurat to właśnie, co on tam... Czy on tam ma coś nowego? To jest ten gest nowy. Tutaj nic nowego nie ma. Stroje, maski nowej nie ma. Ubrania bardziej. Dobra. Na koniec zobaczymy jeszcze... Już miał być gadka, ale nie. Na koniec zobaczymy jeszcze opis tego klucza.
Klucz do Rosy Izabel otrzymany od Antoni. Otwiera drzwi hotelowe prowadzące na ulicę Rosy Izabel. Ulica Rosy Izabel stała się miejscem kaźni, kipiącym od płomieni i krwi, jak i twierdzą marionetek. Niektórzy muszą jednak wydostać się z tego piekła, by zyskać zbawienie. No dobra. Tylko żeby ktoś mógł się z tego piekła wydostać, to my będziemy musieli w to piekło wkroczyć. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Ja w tym lecę już do sklepikarzy, ogarnę temat. O, jak miło, że pokazuje mi tutaj obok. Nawet za ile zakwitnie kolejny kwiatek, spoko. No dobra, ja lecę do sklepikarzy, a my widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy Flies of P. Cześć!